Do linii.
Proszę Państwa, 80. minuta spotkania. Bramkę dla zespołu białogardzkiej Iskry zdobywa Łukasz Jarzębski. Nie, to szczególna bramka, było ciężko, graliśmy w 10, ale udało się strzelić gole po błędzie, ale wygrywa ten, kto strzela jedną bramkę więcej, nam się udało, jest fajnie. Powolutku, powolutku liczyło się na to i udało się, super. Mogła wpaść druga, nie wpadła, 1-0, 3 punkty do góry tabeli i jedziemy. Myślę, że teraz będzie łatwiej psychicznie chłopakom się odblokować, jest młody zespół. Będzie dobrze. Tak, lubię Lecha, chociaż u nich było 6-0, nie strzeliłem, tu było 2-1, udało się bramkę, gra cały zespół, ja po prostu wykorzystuję to, co koledzy dogrywają, fajnie, że się udało i super. No smakuje to zwycięstwo wyśmienicie, bo ten mecz od początku nam się nie ułożył, dostaliśmy czerwoną kartkę i musieliśmy się bronić w 10, to znaczy no, nie do końca bronić, bo w drugiej połowie zagraliśmy dużo lepiej niż Lech Czaplinek, stworzyliśmy więcej groźnych sytuacji. Chłopaki tutaj pokazali, na czym polega zespół, bronili jeden za drugiego i co świetnie nam wyszło, bo nie dopuszczaliśmy do klarownych sytuacji. Dodatkowo stworzyliśmy jeszcze dwie kontry, które jeżeli byśmy wykorzystali, mogło się nawet skończyć 3-0. No ale nie ma co tutaj gdybać, to 1-0 wystarczy, cieszymy się z tych punktów. Mam nadzieję, że to zwycięstwo doda nam teraz otuchy i będzie z każdym meczem jeszcze lepiej. Pierwsza bramka Iskry z gry w czwartej lidze. Tak. Bardzo fajna akcja, no też tutaj później trochę nam szczęście dopisało, bo bramkarz, wykorzystaliśmy nieporozumienie bramkarza i stopera drużyny Lecha Czaplinek. Łukasz był czujny, skorzystał z tego, strzelił do pustej bramki, w zasadzie dopisało nam w tym meczu w końcu szczęście, bo w tych trzech meczach tego szczęścia nie mieliśmy, ale zawsze tego jest takie przysłowie, że zawsze suma szczęścia równa się, wychodzi na zero i to się dzisiaj potwierdziło, to jakby nam oddaje. No można było ten mecz rozstrzygnąć zdecydowanie wcześniej, nie było, uniknęlibyśmy wtedy nerwowej końcówki, którą tutaj widzieliśmy, no ale kibice pewnie są z tego zadowoleni, że była taka nerwowa, bo naprawdę były emocje do końca. No a myślę, że chłopaki tutaj odnajdą się w kolejnych meczach i zaczną, będzie ta skuteczność większa, będziemy pracowali nad tym na treningach. Myślę, że będziemy strzelali po tym zwycięstwie dużo bramek.